Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie, a dzisiaj jesteśmy w ulubionym mieście Bartka, a jest nim... Barcelona! Witamy Was ze specjalnego miasta na specjalną okazję i ze specjalnym gościem. Z moją różowo-włosą siostrą, która obchodzi dzisiaj swoje 18 urodziny. Po raz kolejny. Zabierzemy Was na podróż śladami Gaudiego, zobaczymy kamienicę, zobaczymy Park Güell i Sagradę Familię. Gaudi był wybitnym architektem hiszpańskim. Ludzie, którzy go znali, uważali go za samotnika, ekscentryka i osobę bardzo pobożną. Zresztą taki właśnie był. A teraz stoimy przed Casa Mila, czyli projektem dla prywatnego inwestora. Ogólnie założenie było takie, żeby to było taki projekt na bogato i tak naprawdę nikt nie jest w stanie zinterpretować, co tak naprawdę przedstawia ten budynek. Jedni widzą w nim fale, drudzy wulkan i tak dalej, i tak dalej. Sam autor nigdy nie wypowiedział się na temat tego, co to tak naprawdę jest. Wśród mieszkańców Barcelony ten budynek został nazwany kamieniołomem. Właśnie ze względu na jej ciężki charakter, zbitą bryłę. Idziemy teraz do Casa Batlló, ale już stąd widać, że jest w remoncie i niestety nie uda nam się zobaczyć całej fasady. Fasada jest ozdobiona pięknymi barwnymi mozaikami. Jest to coś w rodzaju gada. Jedni to w taki sposób interpretują. Tak samo jak Casa Mila, fasada jest stworzona z łuków. Nie ma tu praktycznie kątów prostych ani linii. Barcelona jest usiana mozaikami Gaudiego. Kontynuujemy nasz spacer jego śladami i ruszamy w kierunku Parku Güell. Tutaj można wejść na całkiem pokaźną górkę, z której rozpościera się widok na panoramę Barcelony. Żeby zobaczyć architekturę Gaudiego od środka, trzeba mieć dość pokaźną sumę pieniędzy. Wejście do parku to koszt 10 euro, Casa Mila to już 22 euro, Casa Batlló to aż 25 euro, za to Sagrada to koszt pomiędzy 23 a 25 euro. To daje w sumie około 340 zł, a Barcelona to nie tylko Gaudi. Chodzi o komunikację miejską w Barcelonie. Jest ona bardzo dobrze rozwinięta, ale też bardzo droga. Ponieważ jeden bilet na jeden przejazd kosztuje 2,20 i nie można się przesiadać na tym bilecie. Co oznacza, że możesz przejechać dwa przystanki za 2,20 albo przejechać 15 przystanków. Poza tym można sobie kupić taki bilet za 10 euro, który uprawnia Cię do przejechania 10 przejazdów. I można po prostu ten jeden bilet kupić na dwie osoby, czyli jest dużo bardziej opłacalny. Stoję właśnie przed ikoną architektury. Jest to pawilon barceloński, powstały w 1929 roku z okazji wystawy światowej. Zaprojektował go wybitny architekt niemiecki Ludwig van den Rohe. Pawilon jest naprawdę ikoną stylu modernistycznego. Jego prosty i szlachetny kształt, użycie wysokiej jakości materiałów, prosta bryła i idealne proporcje. To jest właśnie to, co tutaj widzicie. I uwielbiam to. A, jeszcze dodatkowo zaprojektował do niego meble. Wewnątrz znajduje się jedyny element, który klasycyzuje tą nowoczesną formę. Jest nim rzeźba. Właśnie się rozłączyliśmy z Bartłomiejem, bo po ostatniej wizycie w Galerii Sztuki Nowoczesnej w Lizbonie stwierdził, że więcej nie idzie oglądać takich rzeczy. A my idziemy do Muzeum Picasso.
wyszliśmy właśnie z Muzeum Picassa. Moje pierwsze spostrzeżenie było takie, że świetnie, że ułożyli całe muzeum chronologicznie, w sensie od początku jego twórczości do lat późnych, ponieważ można po prostu przeżyć tą jego ewolucję w rozumieniu twórczości, tego jak on zmieniał swój styl i tak dalej, bo po prostu możesz od razu zauważyć, że on jak poszedł się uczyć do akademii, to musiał się nauczyć perspektywy, najpierw malował bardzo realistycznie i dopiero z czasem, kiedy poczuł więcej swobody i więcej jakiejś tam odwagi w malarstwie, to jego styl się zmienił. Mnie się bardzo podobało, jak Zuzia podzieliła się właśnie ze mną tym przemyśleniem, tudzież tą, nie wiem, radą, że jeżeli ktoś chce iść właśnie w impresjonizm albo właśnie robić takie jakieś dziwne maziaje, to najpierw musi umieć naprawdę dobrze malować i później może dopiero szukać własnego stylu. Dokładnie, bo to jest bardzo istotne, żeby zrozumieć, że to nie jest tak, że ci ludzie po prostu z dnia na dzień zaczynają malować jakieś dziwne rzeczy i uważają się za wielkich artystów. To jest kwestia tego, że oni potrafią zrobić wszystko, namalować wszystko, ale równocześnie odnaleźli własny styl i własny sposób na wyrażanie swoich artystycznych poglądów, powiedzmy, albo jakichś tam potrzeb artystycznych. I właśnie to, ci ludzie, którzy malują w taki sposób i robią coś nowego i oni są sławni i taki Picasso jest super sławny, nie dlatego, że zrobił coś dziwnego, tylko dlatego, że on był pierwszy w tym, co zrobił. No, także ja osobiście bardzo polecam. 7 euro dla studentów, 14 normalne. Ja nie jestem studentką, a i tak weszłam za 7. Pierwszy raz widzieliśmy Sagrada Familia rok temu podczas naszej pierwszej wyprawy do Barcelony i już wtedy zachwyciła nas i po tym roku dostrzegamy wielkie zmiany, które tutaj zaszły. Za pierwszym razem weszliśmy do środka i za jeden bilet zapłaciliśmy 16 euro. Rocznie Sagradę Familię odwiedza ponad 4,5 miliona ludzi. No i cały dochód z biletu przeznaczany jest od razu na budowę dalszą. Dokładnie i właśnie już teraz gołym okiem można zauważyć pierwszą różnicę, czyli każda końcówka wieży jest pokryta mozaiką. Rok temu jeszcze tak nie było. Boli to 16 euro, tak? No nie oszukujmy się, 16 euro to nie jest mało kasy za wejście do kościoła, ale w momencie, w którym po prostu widzisz to, że faktycznie te pieniądze w jakiś sposób są przeznaczone, chociaż częściowo na to, żeby ten kościół nabierał kształtów tak, jak życzył to sobie Gaudi. A nie wiem, czy wiecie, ciekawostką jest, że Gaudi zginął pod kołami tramwaju, właśnie kiedy szukał odpowiedniej perspektywy, żeby zobaczyć, ujrzeć swoje dzieło z daleka. A ogólnie to był strasznie zafiksowany na punkcie Sagrada Familia, bo Gaudi był bardzo religijny, bogobojny i już w pewnym momencie pod koniec swojego życia to wręcz była obsesja. A w ogóle jak on chyba trafił do tego szpitala, to nie mogli go zidentyfikować. Bo po prostu on żył tak bardzo ascetycznie i taki był skromny i właśnie bogobojny, tak jak mówiłam, dlatego ubierał się też bardzo skromnie, więc jak wpadł pod ten tramwaj, to ludzie go nie rozpoznali i dopiero następnego dnia w tej lecznicy dla ubogich ktoś, jakiś tam kapłan z Sagrada Familia go rozpoznał, no ale niestety nie przeżył od... A rodzina i znajomi chcieli go przenieść, tak? Czy znajomi chcieli go przenieść, tak. A on powiedział, że jego miejsce jest wśród biednych. Tak, tak. A, i został tam. No dobra, to w takim razie chyba będziemy dla was kończyć. Jeszcze zjemy sobie paelę, połazimy troszkę i będziemy się zwijać na lotnisko. Do Warszawy z Barcelony leci się 2 godziny 55 minut, a za bilety tutaj można już zapłacić około 250 zł. Dobra, ciao! Ciao!